Filolog polski posiada kompetencje niezwykle pożądane na rynku pracy. Trzeba jednak wiedzieć, jak je wykorzystać. Oferujemy zupełnie nowy model kształcenia. Filologia Polska 3.0 to propozycja Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Partnerem merytorycznym kierunku jest firma BlueRank, jedna z największych agencji marketingu internetowego w Europie, zdobywca Oscara branży internetowej. Teraz możesz uczyć się od najlepszych i wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce. Żonglowanie słowem, kreatywność i taka doskonała znajomość języka polskiego. Filolog, jak swoje kompetencje, umiejętności może wykorzystać w branży marketingu internetowego? Kompetencje filologa są bardzo nam potrzebne, dlatego że usługi, które świadczymy, czy to usługi komunikacji marketingowej, czyli prowadzenia konkretnych kampanii, działań reklamowych z wykorzystaniem nowych mediów, czy też działania takie jak prowadzenie profili firm i marek w mediach społecznościowych, absolutnie wymagają wysokich umiejętności w pisaniu, w mówieniu, w przekonywaniu adresata. Czego można się nauczyć na praktykach w firmie BlueRank? Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą wynoszą na co dzień pracownicy, i nie tylko pracownicy, również stażyści, również praktykanci, jest to, że właściwie prowadzone działania wywołują pożądaną reakcję po drugiej stronie. Jedyny w Polsce Oscar branży internetowej, jedna z największych agencji marketingu internetowego w Europie, BlueRank. Ciągle zdobywacie nowe nagrody, rozwijacie się, a teraz dzielicie się swoją wiedzą. Na czym polega sukces branży? Myślę, że u podstaw sukcesu BlueRank leżą dwa takie główne czynniki. Pierwszy to konsekwentne realizowanie misji naszej firmy, misji u podstaw której leży podejście nastawione na klienta, naszego partnera biznesowego, ale także jego konsumentów. Ten drugi czynnik to właśnie pracownicy, którzy są otwarci, zaangażowani i którzy realizując codzienne działania, przychodząc codziennie do pracy, z tyłu głowy zawsze mają jedną myśl, która im przyświeca, a mianowicie realizowanie tych potrzeb naszych klientów. Jak pracownik z kompetencjami filologicznymi może spełniać się w firmie BlueRank? Myślę, że tu szczególne znaczenie będą odgrywały umiejętności komunikacji, umiejętności związane z przelewaniem pewnych myśli, być może swoich potrzeb, oczekiwań do zespołu, szeroko pojętego zespołu. Żeby odnieść sukces i wiedzieć, jak to powiedzieć, trzeba mieć kompetencje filologiczne i konstruować odpowiednio słowa, zdanie, budować, konstruować treść. Czy rzeczywiście tutaj filolog polski może wykorzystać swoje umiejętności, żeby taki przekaz był skuteczny? Tak naprawdę praca przy reklamie internetowej to jest taka mocno multidyscyplinarna rzecz, bo tu mamy programistów, tutaj mamy analityków. Generalnie wszystko opiera się o masę rzeczy, o masę danych. To, gdzie możemy mieć styczność między takim twardym światem analityki i programowania, a filologiem, to chociażby punkt, w którym mamy do przekazania tą wieść. Bo jeśli wiemy coś o kim, to konstruujemy do niego komunikat. To nie świadczy o tym, że można mu to powiedzieć tak po prostu i on to kupi. To nadal trzeba umieć włożyć sformułowanie, które będzie miało określony charakter, określony cel. A żeby to wszystko wiedzieć i składnie zrobić, trzeba mieć kompetencje filologiczne. Bo jednak ciągle kreujemy ten komunikat do człowieka i mówimy do człowieka w sposób ludzki. Nie zapominajmy, że powinniśmy odpowiednio konstruować ten przekaz. Tak, ale tu chodzi po pierwsze o zachowanie tego pierwiastka ludzkiego w tej całej mądrej komunikacji, ale również o efektywne go wykorzystanie. Tutaj pojawia się filolog. Tak, to co jest bardzo ważne, to że taka filologia to nie niekoniecznie jest punkt. Ważne, żeby ta filologia była dostosowana do potrzeb dzisiejszego świata. I tak powstała Filologia 3.0 przy współpracy z BlueRank. Dzięki, Szymon. Dzięki, piękne.